Pamiętam nasze ostatnie spotkanie na sesji dla Wiwy i wtedy powiedziałaś mi, że ani ty, ani Rinke w ogóle nie rozmawiacie o ślubie i nie macie takiego pomysłu. Co się więc zmieniło? No wiesz, zmieniło się bardzo dużo, dlatego że my naprawdę sami, ja również, nie zdajemy sobie czasami sprawy, jak wiele rzeczy uświadomiła nam obecna sytuacja. Wiesz, ona trwa raptem dopiero kilka miesięcy, to nie są żadne lata. I tak jak wiele wydarzyło się złego i na pewno ten kryzys się jeszcze pogłębi, tak wydarzyło się mnóstwo dobrego. Rodziny się poznały, rodzice zauważyli, że ich dzieci są fajne i odwrotnie. Ja sobie też pewne rzeczy uświadomiłam i to najpierw, wiesz co, zdałam sobie sprawę, że czuję się w jakimś sensie zagrożona, tak jak my wszyscy poczuliśmy się zagrożeni, nie wiedzieliśmy co będzie, co się z nami stanie. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nie ma co zwlekać z bardzo ważnymi decyzjami, które też przeprowadzają nas na inny etap życia, które są pewnym emocjonalnym, niewątpliwie w naszym prywatnym życiu rozwojem. Ja Ci powiem, że ja też sobie właśnie uświadomiłam, że nie ma na co czekać, że największym naszym marzeniem jest, żeby nasi rodzice byli z nami w pełni sił. Żeby wszystkie dzieci były z nami, trzech moich synów, syn Rinke, żeby wszyscy nasi najbliżsi byli z nami. I ja sobie pomyślałam, a skąd my możemy wiedzieć, wiesz, co będzie za pół roku czy za rok? Nasi rodzice, moja mama ma 79 lat, Rinkiego tata ma 80. W związku z tym, na co my mamy czekać? Dla nich to było bardzo wzruszające wydarzenie? Bardzo. I dla nas z kolei też było bardzo wzruszające widzieć, jak oni są wzruszeni. Dla Rinke było najbardziej chyba wzruszające to, że moi synowie tak powiedzieli szczerze, mówiąc, wiesz, swoją przemowę i to zupełnie spontanicznie po ślubie, powiedzieli, że nie mogli sobie wyobrażać lepszego męża dla mnie, lepszego przyjaciela dla nich, bo przekonali się przez te niecałe 3 lata, kiedy jesteśmy ze sobą, że jaki to jest dobry człowiek i jakiej jakości to jest człowiek.